Rozpisywanie modeli na warstwy. Jak widzimy, w projekcie umieściłam sofę. Jednak po przeniesieniu materiału na siedzisko, kolor pojawia się zarówno na siedzisku, jak i na nóżkach. Chciałabym rozdzielić nóżki od siedziska. Zamykam wizualizację. Wybieram nowy. Zatwierdzam zapisanie poprzedniego projektu. Nadaję mu nazwę. Tworzę nowy projekt. Zrezygnuję z kreatora ścian. Następnie przełączam się na elementy wnętrzarskie. Mam zaznaczoną sofę, która była przed chwilą w poprzednim projekcie. Przed wstawieniem zmienię sposób widoczności środowisku na pełen. Zatwierdzam komunikat i wstawiam ją do projektu. Sofa po wstawieniu do projektu nadal ma domyślnie ukryte szczegóły, które decydują o jej geometrii. Przyłączam się na zakładkę Widok. W opcji wyświetlania wybieram Pokazuj ukryte krawędzie. Zaznaczam sofę, ją rozbijam. Przyłączę się na widok przód. Zaznaczam nóżki. Prawym przyciskiem myszy je zgrupuję, tak żebym łatwiej mogła je odnaleźć. W narzędziu warstwy dodam nową warstwę, którą nazwę nóżki. Zmienię im kolor. Dodam jeszcze jedną warstwę. Nazwę ją sofa. Narzędzie mogę zamknąć. Zaznaczam nóżki. Odszukuję warstwę nóżki. Następnie warstwę na moment zamrożę. Zaznaczam sofę i przypiszę jej warstwę sofa. Odkryję warstwę nóżki. Ustawiam się w widoku powyżej lewy przód. Mogę się troszeczkę odsunąć. Wpisuję komendę blok. Enter. Nazywam sofa. Określę punkt bazowy na ekranie i zostawię obiekt po zblokowaniu w projekcie. Zatwierdzam OK. Wskazuję punkt wstawienia. Zaznaczam całość. I przyciskiem Enter blokuję. Następnie przyłączam się na narzędzie Konwerter. Wybieram Dodaj obiekt z projektu. Klikam na sofę. Widzimy sofę w konwerterze. Zmienię jeszcze punkt wstawienia na narożnik dolny. Mogę określić typ. Sofa pojawiła się we właściwym miejscu. Zamykam konwerter. Zblokowaną sofę usuwam. Wybieram otwórz. Przełączam się na poprzedni projekt. Usuwam sofę. Włączam elementy wnętrzarskie. Wstawiam sofę w opcji do ściany. Przechodzę do wizualizacji. Możemy przenieść materiał na sofę. Zczytać kolor. Na przykład z komody na nóżki. Po zaznaczeniu sofy w prawym pasku w menu widzimy, iż sofa ma przypisane teraz dwie warstwy. Możemy całość zapisać. Następnym razem model umieszczony w projekcie będzie zawierał kolory, które przed chwilą zostały zapisane. Jeśli chcielibyśmy w podglądzie bazy mieć podgląd sofy w materiale, który został umieszczony w projekcie, możemy zamknąć wizualizację, wrócić do konwertera, odszukać sofę w bazie, pod sofą wyłączyć narzędzie wyświetlanie warstw w różnych kolorach,
pojawi nam się materiał, który został zapisany na sofie i w podglądzie wystarczy zrobić zdjęcie. Po przejściu do elementów wnętrzarskich podgląd został zmieniony. Dziękuję za uwagę.